Mamy szczęście, Sindbad. To nie jest wyspa ptaka skalnego. Tamta wyglądała inaczej. Kus-kus, wspaniale smakuje. Kus-kus, tylko u mnie. Tylko u mnie świeże ryby. Świeża oliwa. Gadające ptaki. Wygląda nieźle. A Krzyla, jestem taki szczęśliwa. Uważaj! Sam jesteś sobie winny, ostrzegałam cię. Nie może pan uważać. Sułtanie, zlituj się. Jeżeli sprzedam kokosy na takich warunkach, to moja żona i ja umrzemy z głodu. Sułtan nie lubi, gdy się go okłamuje, więc siedź cicho. Ale ja nie kłamię, uwierzcie mi, proszę, proszę. Jak nie będziesz siedział cicho, to ci je wszystkie odbiorę. Ja wiem, że jestem wam winien pieniądze. Chciałbym je spłacić kokosami, tak jak uzgodniliśmy. To płacz, a nie gadaj tak długo! Wiesz przecież, że kokosy spadły teraz z ceny. Moje nie, czcigodny sułtanie, moje są najlepsze z całej wyspy. Nie przerywaj mi cały czas. Powiedziałem, że kokosy spadły z ceny, a więc potrzebuję tym razem wszystkie. Zostawcie mi przynajmniej trzy. Powiedział wszystkie! Na co czekacie, leniuchy? Zabrać wszystkie! Co za podłość! Czy on jest zawsze taki? Tak, niestety. I wy na to pozwalacie? A co mamy zrobić? Jest sułtanem, ma nad nami władzę, my jesteśmy tylko jego podwładnymi, a ja, głupiec, pożyczyłem od niego pieniądze. W takim razie spłacimy te pieniądze. Pomogę panu. Chyba pozwoli pan, że panu pomogę. Miło z twojej strony, mój synu. Moje plecy! Co panu jest? Uderzył się pan? Nie, nie uderzyłem się. Jestem stary, bolą mnie plecy. Pewnie od wspinania na te wysokie palmy. Nie rób sobie kłopotu. A gdzie tam? To drobnostka. Proszę iść za mną. O, Kidim, wróciłeś. Sprzedałeś wszystkie kokosy? Tak, Marto, ale nie tak, jak myślisz. Dzień dobry, pani. Jestem Sindbad. Jesteś bardzo uprzejmy. Witam cię serdecznie. Wejdź do środka. Mnie już nie mogłeś przedstawić. Nie ma u nas zbyt wielu wygód. Świeże kozie mleko. Mam nadzieję, dziękuję, że ci będzie smakowało. O, bardzo, bardzo dziękuję. Strasznie chce mi się pić. Było pyszne. Marto, muszę ci coś wyznać. Nie sprzedałem kokosów. Wszystkie zabrał sułtan. Ach, Kidim, tego się obawiałam. I co my teraz zrobimy? Dlaczego po prostu nie pójdziemy zerwać nowe? Jestem najlepszy w spinaniu się na palmy. Wejdę na palmę, zerwę kokosy i zrzucę je na dół. Pan jedynie będzie je zbierał. No, nie wiem. Zgódź się, Kidim. Musimy kiedyś oddać dług. W przeciwnym razie nigdy nie zaznamy spokoju. Daj sobie pomóc. Dobrze, mój chłopcze, przyjmę twoją pomoc, ale nie myśl sobie, że to takie proste. Zbierz tyle kamieni, ile jesteś w stanie udźwignąć. Będą potrzebne. Przecież mamy zbierać kokosy. Zobaczysz. Zbieraj, zbieraj. Masz. Wkładaj je tu. Dziękuję, ale nadal jest to dla mnie dziwne. Rozumiesz, do czego będziesz je potrzebował? Ale to ciężkie. Znowu w coś się wrobiłeś. Teraz patrz, jak z tego wybrnąć. Może jesteś najlepszy w spinaniu się na palmy, ale na pewno nie w noszeniu kamieni. Zamknij wreszcie dziób. Zawsze masz jakieś uwagi. Zaraz będziemy na miejscu, Sindbadzie. Wreszcie. Ile na niej kokosów! Uśmiałbym się, gdybym na nią nie wszedł. Dla mnie to drobnostka. Uważaj, żebyś nie przeżył małej niespodzianki. Niespodzianki? Na palmie? A
A widzisz, jednak spotkała cię niespodzianka na tej palmie. Już ja pokażę tej starej małpie. Nie zadawaj się z małpami. Wspinają się lepiej od ciebie. Sindbad, uważaj! Bezczelność. Poddaję się. Jak mam zbierać kokosy, skoro małpy mnie do nich nie dopuszczają? Pokażę ci. Yeah. Tak to się robi, Sindbadzie. Małpy wykonują pracę za ciebie. I to wszystko? W każdym razie 1000 razy prostsze od wchodzenia na palmy. A teraz patrzcie, małpy! Już ja wam pokażę! Ale nie nadgryziony. Jak długo trzeba czekać, żeby mieć cały kokos? Czysty przypadek, tego nie można przewidzieć. Zdenerwujcie się już i zacznijcie rzucać kokosami! Schowaj tę łopatę, stara małpo, i zacznij rzucać! Bez sens. Ile to będzie trwało? Trzeba znaleźć jakiś inny sposób. Oczywiście, już wiem! Sheila, chodź na dół! Nie mam czasu, przecież widzisz, że jestem zajęta. To idź tam, gdzie pieprze.